Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną dawkę rozszerzenia z matematyki. Tym razem zajmiemy się zadaniami z parametrem, ale głównie z wykorzystaniem wykresów funkcji. Zapraszam. Parametry. Młodzież ma problemy z parametrami. Bardzo często widzą zadanie z parametrem m czy z parametrem k, po prostu wymiękają, mówią nie dam rady z parametrem, ja nie lubię tych zadań. No niestety, jeżeli chcesz zdawać maturę rozszerzoną z matematyki, musisz polubić te zadania. Musisz nauczyć się, że te zadania z parametrem da się je pokonać, da się je rozwiązać. Wszystko się da, jak się bardzo chce. Na tym spotkaniu zajmiemy się głównie wykorzystaniem parametrów, ale właśnie w zadaniach z wykresami. Oczywiście parametry mogą występować nawet w rachunku prawdopodobieństwa, parametry mogą występować w bryłach, parametry mogą występować w funkcji kwadratowej, wszędzie. Ale na tym spotkaniu wybrałam takie zadania, żeby pokazać Tobie, jak wykres może pomóc w zadaniu z parametrem. A więc zapraszam do rozwiązywania tych zadań, które wybrałam na to nasze spotkanie. Zadanie numer 1. Dana jest funkcja f od x o wzorze wartość bezwzględna, a pod nią x² minus 4x i za wartością bezwzględną dodać 2. Podpunkt A. Sporzyć wykres tej funkcji. Podpunkt B. Określ dziedzinę i zbiór wartości. I podpunkt C. Określ liczbę pierwiastków równania f od x równa się k w zależności od parametru k. Ja te podpunkty przepisałam, wzór funkcji przepisałam i oczywiście pierwsza rzecz, trzeba narysować wykres. Jeżeli rysujemy wykres, no to oczywiście będziemy potrzebować układów współrzędnych, więc ja tutaj przygotowałam. Parametr pojawia się dopiero w podpunkcie C, ale to jest takie zadanie globalne, warto je takie zrobić, dlatego właśnie tym się będziemy zajmować. Otóż tak, patrząc sobie na tą funkcję, naszą f od x, widzimy, że dobrze by było najpierw narysować tą funkcję, która znajduje się pod wartością bezwzględną. Dlaczego? Dlatego, że później narzucimy sobie przekształcenie z wartością bezwzględną na tą funkcję i podniesiemy o 2, bo mamy plus 2, czyli 2 do góry. Więc musimy zacząć od narysowania pierwszej funkcji, która ma wzór x² minus 4x. Następnie będziemy, ja tutaj za pomocą takiej strzałeczki będę pisała, następnie narzucimy wartość bezwzględną na całości, czyli użyjemy tego odpowiedniego przekształcenia, przypomnimy sobie, jak to działa, w wyniku czego otrzymamy funkcję o takim wzorze. I następną rzeczą, którą zrobimy, ja strzałkami oznaczam kolejne etapy, że z tej funkcji powstaje ta i później z tej funkcji powstanie następna, czyli przesuniemy o wektor o współrzędnych 0 i 2, czyli 2 w górę, w wyniku czego otrzymamy oczywiście tą funkcję, o której była mowa na początku w zadaniu. I teraz, pasuje nam zacząć od tej funkcji, więc musimy pomyśleć, a co to jest za funkcja? Otóż, no każdy widzi, że jest to funkcja kwadratowa i teraz trzeba by było sobie przypomnieć, jak fajnie rysuje się wykresy funkcji kwadratowych. Otóż, wykresy funkcji kwadratowych bardzo dobrze jest narysować z postaci kanonicznej, ale niekoniecznie, bo możemy stwierdzić, że wykres funkcji kwadratowej, do niego wystarczy nam wierzchołek i dwa miejsca zerowe. To wszystko zależy, jaką funkcję chcemy narysować. No zobaczmy, jak u nas to będzie wyglądało. Otóż, no zaczniemy oczywiście od wierzchołka, czyli liczymy sobie p wzorem minus b nad 2a, czyli u mnie to będzie minus minus 4, czyli 4, nad 2 razy 1, czyli nad 2, wychodzi 2. Teraz policzymy sobie q. Do q możemy użyć delty, bo i tak będziemy liczyć miejsca zerowe, czyli delta to będzie b kwadrat, czyli u mnie to jest 16 minus 4 razy 1 razy 0, to nie będę pisała. I teraz q to był wzór minus delta nad 4a, zatem u nas będzie to minus 16 nad 4 razy 1, czyli nad 4, czyli mamy minus 4. Wniosek z tego, że wierzchołek będzie miał współrzędne 2 minus 4. No dobrze, powiedziałam, że można postać kanoniczną, ok, jeżeli lubisz, nie ma problemu, a ja to zrobię troszkę inaczej, czyli wyznaczę jeszcze miejsca zerowe, no bo ta delta, no to mogę policzyć miejsca zerowe, czyli x1, przypominamy wzór, minus b, czyli u mnie 4, minus pierwiastek z delty, czyli 4, nad 2a, czyli nad 2, z tego wyjdzie 0, a drugie miejsce zerowe, no to będzie 4 dodać 4 nad 2, czyli po prostu wyjdzie 4. Czyli warto zapisać, że nasze miejsca zerowe tej funkcji to będzie 0 i 4. Myślę, że co po niektórzy z Was wystarczy, żeby popatrzyli na ten wzór i od razu by odczytali miejsca zerowe. I teraz spróbujmy to zaznaczyć w naszym układzie współrzędnych. Oczywiście. Miejsce zerowe 0, miejsce zerowe 4, 1, 2, 3, 4. Dalej, wierzchołek ma współrzędne 2, tutaj mamy 2 i minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, tutaj mamy minus 4. I teraz tak pomyślmy, czy bylibyśmy w stanie w miarę elegancko, estetycznie narysować wykres kwadratowej funkcji przy użyciu tylko tych 3 punktów? Oczywiście, że się postaramy. Postaramy się to zrobić jak najbardziej elegancko, chociaż oczywiście to są wykresy, staramy się zrobić jak najładniej, ale przy użyciu programu komputerowego byłoby na pewno jeszcze lepiej, nie? Dobra, no to mamy wykres tej pierwszej funkcji. Teraz zobaczmy, co tu mamy. My musimy nałożyć na ten jakby wzór wartość bezwzględną. Jak to działało na wykresie? Otóż tak to było, że jak nakładało się wartość bezwzględną, to na wzór funkcji, to tak jakby z wartości ujemnych tej funkcji robiły się wartości dodatnie. Czyli jednym słowem odbijamy to, co pod osią x do góry symetrycznie względem tej osi. Czyli jak ja tą część odbiję, to ja tutaj muszę zaznaczyć sobie w czwóreczkę i wychodzi mi dokładnie ta część. Ja ją pogrubię, żeby było wiadome, że to jest ta moja odbita część, która będzie należała do tej drugiej funkcji, plus to, co było nad osią x, zostaje bez zmian. Po prostu nigdzie się nie odbija. Czyli ja pogrubię, żeby było wiadomo, taka literka piękna w nam wyszła i to będzie ten drugi nasz wykres w kolejności. Natomiast, no żeby było tak ładnie widać, to jest taka literka w. Natomiast ostatni wykres zrobię kolorem czerwonym, czyli przesunę o 2 w górę. U mnie jednostka to była jedna kratka, dlatego musimy się stosować 2 w górę. Czyli ten punkcik przesuwam 1, 2 do góry tutaj, ten punkcik 1, 2 do góry tutaj i ten punkcik 1, 2 do góry tutaj. Myślę, że w zupełności nam to wystarczy. I staramy się, żeby ten wykres był elegancki. To nam się też oczywiście te części tego wykresu też nam się podniosą i możemy na końcu napisać już taki super wzór. To jest narysowany wykres takiej funkcji, o której była mowa na początku w zadaniu. Czyli podpunkt A mamy z głowy, narysowaliśmy wykres funkcji. Ja tutaj tak troszkę przesadziłam z tymi kropkami, ale to tylko dlatego, żeby było dobrze widać, jakimi punktami się zajmujemy. Zawsze jak rysujemy wykresy, to musimy mieć te punkty, żeby takie charakterystyczne, żeby nam było wygodnie od nich narysować cały wykres. No to mamy tą literkę W. Dobra. I druga część naszego zadania to jest podać dziedzinę zbiór wartości. Oczywiście podajemy patrząc na wykres. Ja będę to tutaj może pisała w tym momencie, dziedzinę, tutaj w tym miejscu napiszemy sobie dziedzina. Dziedzina. Patrzymy na nasz wykres. Nasz wykres, on, te jego tutaj ramiona ciągną się tam do góry, do góry, do góry. Czyli nasz wykres zaczyna się od minus nieskończoności przez całą oś xów aż do plus nieskończoności, czyli po prostu mogłabym napisać liczby rzeczywiste. Na sam początek, jak popatrzymy sobie na wzór tej funkcji, to widzimy, że ta funkcja, ona nie ma żadnych ograniczeń, ona nie ma żadnych założeń, więc ja w zasadzie od razu nawet mogłam napisać dziedzinę, no ale zrobiliśmy to w swoim czasie. Dobrze, no to teraz zbiór wartości. Zbiór wartości już jest gorzej, dlatego że zbiór wartości odczytujemy patrząc na oś Y, przykładając sobie chociażby rękę, linijkę, cokolwiek od dołu. Tu widzimy naszego wykresu. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Czerwony wykres zaczyna się od dwójki. Więc lecimy od dwójki domkniętej i on się nam ciągnie aż do plus nieskończoności. No czyli podpunkt B mamy z głowy. Został nam podpunkt C, ja go będę może tutaj pisała, ten podpunkt C, czyli mamy określić, ile takie równanie, to równanie, widzisz, pojawił się parametr, czyli oprócz x-a pojawiła się jakaś taka jeszcze jedna literka. Parametry w matematyce często są oznaczane literkami m, k. Ale oczywiście mogą być inne. I teraz, ile to równanie miałoby rozwiązań? Żeby takim zadaniem się zająć, prawda, żeby takim odpowiedzieć na takie pytanie, to trzeba by było sobie wyobrazić, że parametr k, który znajduje się po prawej stronie tego równania, to jest tak jakby funkcja stała. Dlaczego stała? No bo nie ma x, prawda? A każda funkcja, która po prostu we wzorze na wygląd nie ma x, jeżeli ja popatrzę na to jako na funkcję po tej stronie, to to jest funkcja stała. Więc to jest tak, jakbym ja moją linijkę chciała sobie przyłożyć i patrzę, gdyby moja funkcja stała tak wyglądała, to ta moja linia nie przecięłaby się z moją literką W, prawda? W związku z tym, skoro by się nie przecięła z moją literką tutaj W, no to nie byłoby rozwiązań. I tak patrzymy dalej, dalej, tu się też nie przecina, nie przecina, nie przecina, nie przecina, aż do dwójeczki. Na dwójce dopiero zaczyna się przecięcie. Dlaczego? No bo też zbiór wartości zaczyna się od dwójki. Dlatego pierwsza nasza analiza, czyli pierwszy przypadek. Jeżeli k będzie należało od minus nieskończoności do dwójki, tyle że otwartej, to nasze równanie będzie miało 0 rozwiązań. No to dalej, jeżeli ja przełożę moją funkcję liniową, moją linijkę na poziomie dwójki, to widzimy, że moja linijka przecina się z moim czerwonym wykresem w dwóch miejscach. Czyli następny przypadek to będą dwa rozwiązania, czyli zapiszemy sobie tutaj, że jak k będzie równe 2, to będą dwa rozwiązania, ale myślmy, czy czasem jeszcze gdzieś nie będą dwa. Popatrzmy, tu będzie już więcej, 1, 2, 3, 4, tu więcej, też 4, 4, tu 3, a tu znowu 2. Czyli widzimy, że od szóstki znowu zaczynają się dwa przecięcia mojego czerwonego wykresu z moją linijką. Dlatego musimy zapisać, że albo k będzie równe 2, albo k będzie należało do przedziału od szóstki do plus nieskończoności i wtedy będziemy mieć dwa rozwiązania. No to powiedzieliśmy sobie tam wcześniej o tym, że może być na przykład jeszcze 4 rozwiązania, nie? Jeżeli ja przykładam tak linijkę, czyli powyżej dwójki, ale poniżej szóstki, to mam 4 przecięcia. 4 przecięcia, 4 rozwiązania. Czyli jeżeli k będzie należało od dwójki do szóstki, mamy wtedy 4 rozwiązania. I ostatni przypadek było, gdy k będzie równe 6. Czyli w momencie, jak ja przełożę na szóstce, to widzimy 1, 2, 3 mamy rozwiązania. Czyli nasze równanie wtedy ma 3 rozwiązania, bo są 3 przecięcia mojej linijki z wykresem tej funkcji mojej narysowanej kolorem czerwonym. I to, co zrobiliśmy w tym zadaniu, to po pierwsze narysowaliśmy wykres, odczytaliśmy takie najważniejsze własności z wykresu, ale przede wszystkim tu pojawił się parametr, czyli rozwiązaliśmy równanie z parametrem przy użyciu wykresu, a tego właśnie chcę między innymi na tym spotkaniu Cię nauczyć. Zadanie numer 2. Narysuj wykres funkcji f od x o wzorze 2 do potęgi i w tej potędze w wykładniku jest wartość bezwzględna z x plus 2, a za wartością bezwzględną jeszcze w potędze w wykładniku jest minus x. I na jego podstawie określ liczbę rozwiązań równania, czyli po lewej stronie tego równania jest nasza funkcja i równa się po prawej stronie m² minus 5 w zależności od parametru m. Czyli innym słowem przedyskutuj, ile to równanie ma rozwiązań w zależności od tego, jaki m będzie. Oczywiście na początek musimy narysować wykres tej funkcji, żeby można było w ogóle mówić o dyskusji ilości rozwiązań, ponieważ my uczymy się rozwiązywać zadania z parametrem z wykorzystaniem wykresu. A więc na początek, oczywiście widząc wartość bezwzględną, myślimy sobie, że być może fajnie by było użyć jakby przekształcenia, tak jak w zadaniu numer 1, na wartości bezwzględnej, tylko pojawia się problem. Jeżeli za wartością bezwzględną byłaby liczba, a nie x, tylko na przykład minus 2, minus 3, to wtedy nie byłoby takiego problemu strasznego, dlatego żebyśmy sobie tam przesunęli odpowiednio w prawo, w lewo, w zależności od znaku. Natomiast ze względu na to, że jest x, to niestety nie zrobimy tego przekształceniem. Musimy skorzystać w tej sytuacji. Możemy tylko skorzystać z definicji wartości bezwzględnej, czyli musimy się zastanowić, czy pod wartością bezwzględną będzie liczba większa lub równa od zera, czy mniejsza od zera, czyli musimy rozpatrzyć przypadki. Czyli nasz pierwszy przypadek będzie taki, że pod wartością bezwzględną będzie liczba większa lub równa od zera. Czyli jednym słowem nasz x będzie większy lub równy minus 2. Jak będzie wyglądał nasz wykres? Otóż popatrzmy, będzie to 2 do potęgi. Jeżeli jest liczba dodatnia pod wartością bezwzględną, to opuszczając wartość bezwzględną nie zmieniamy znaku, czyli będzie to potęgi x plus 2 minus x. Czyli jednym słowem będzie 2 do potęgi drugiej, czyli po prostu 4. Wyszła nam funkcja liniowa. No dobrze, ale będzie drugi też przypadek, że x plus 2 może być mniejszy od 0, czyli x może być mniejszy od minus 2. Wtedy jak będzie wyglądał wzór tej funkcji? Będzie 2 do potęgi i tu będziemy zmieniać znaki, czyli będzie minus x i minus x. Dzięki czemu będziemy mieć 2 do potęgi minus 2x i minus 2. No, można tak zostawić, a można troszkę lepiej zrobić. Co to znaczy troszkę lepiej? Wyciągnąć przed nawias minus 2 i zapisać tak 2 do minus 2, a w nawiasie x plus 1. Dlaczego? Ponieważ 2 do minus 2, to wiemy ile to jest. To jest po prostu 1/4. I 1/4 będzie do potęgi x plus 1. Otóż tak się składa, że my teraz możemy sobie sami skonstruować porządny wzór tej naszej funkcji zapisany w inny sposób, bez użycia wartości bezwzględnej. Czyli ja zapiszę ten wzór. Nasza funkcja albo będzie miała wzór y równa się 4, ale w momencie, kiedy x będą większe lub równe od minus 2, albo będzie to funkcja wykładnicza o takim wzorze, ale to jak x będą mniejsze od minus 2. Powstała nam funkcja klamrowa. Będziemy musieli ją narysować tak jakby w dwóch częściach, prawda? Czyli pierwsza, może zacznijmy od tej funkcji stałej. Czyli dla xów większych lub równych od minus 2, żeby narysować tą funkcję, wystarczy, że przyłożę linijkę na czwórce. Czyli 1, 2, 3, 4 zaznaczmy sobie i x minus 2. I dla wszystkich xów większych lub równych przykładam i otrzymuję funkcję, po prostu zwyczajnie funkcję stałą. No to ta część jest z głowy łatwa, natomiast tutaj, niestety będziemy mieć do czynienia z funkcją wykładniczą i to jeszcze przesuniętą o wektor o współrzędnych, tutaj, bo możemy sobie odczytać ten wektor, będzie miał współrzędne minus 1 i 0, jak pamiętasz. Zatem pasowałoby nam albo zrobić tak, że zrobić funkcję wyjściową 1/4 do x i przesunąć o wektor, ale można by było też zrobić inaczej, to znaczy narysować już gotową tą funkcję, bo przecież kształt funkcji wykładniczej pamiętamy. W tym wypadku będzie to funkcja malejąca, czyli będzie szła z góry tak w tą stronę, prawda? W związku z tym, w sumie na upartego, można by było wcale nie robić to z przesunięciem o wektor, tylko od razu zrobić do tego tabelkę. Przecież te xy, które tutaj będziemy podstawiać, są nie byle jakie. Musimy się dostosować do tego, tylko uwaga. Musimy wziąć minus 2. Dlaczego? Dlatego, że musimy wiedzieć, w którym momencie wykres się skończy, prawda? Bo dla xów mniejszych od minus 2, ale dla minus 2 sprawdźmy, gdzie się kończy ten wykres. Czyli będziemy mieć 1/4 do potęgi minus pierwszej będzie, to będzie po prostu 4. To weźmy jeszcze minus 3. Będziemy mieć 1/4 do potęgi minus oczywiście drugiej, czyli 1/4 do minus drugiej, to znaczy 4 do drugiej, czyli będziemy mieć 16. No i niby wszystko ok, prawda? No tylko jak to zaznaczyć? No dla minus 2 czwórkę, popatrzmy, taką malutką kropeczką i dla minus 3 szesnastkę. No mi się tu nie mieści, załóżmy, że tu jest gdzieś szesnastka, żeby jakoś to wyglądało, prawda? To tu sobie narysujemy, a nas to nie dziwi. Nie dziwi nas, dlatego że wiemy, że ten wykres funkcji wykładniczej, on tak się układa, prawda? Ona jeszcze tam jest przesunięta od tej takiej bazowej zawsze funkcji wykładniczej, przesunięta 1 w lewo, prawda? Czyli ona jeszcze jest przesunięta, jak widzimy, ale my ją rysujemy jej tylko tą część rysujemy tutaj. Tak ją rysujemy tyle, ile nam się tam oczywiście zmieściło i tu już jest funkcja stała. Taki prosty w sumie ten wykres, bo on nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Podpiszemy sobie tylko y równa się f od x, bo tak to musielibyśmy tu inny wzór, a tu inny wzór napisać, więc nie będziemy tutaj pisać. Oczywiście dla tych osób, które nie pamiętają, warto sobie powtórzyć wykres funkcji wykładniczej. Ona by tak tutaj biegła, prawda? Ale nas interesują tylko x mniejsze od minus 2. Dlatego my tylko tą część poprawiliśmy sobie. No więcej już mi się nie zmieściło, dlatego nie będę poprawiała. I to jest wykres mojej funkcji y równa się f od x. No a teraz musimy rozwiązać to równanie, które mamy tutaj podane. Musimy rozwiązać to równanie i w tym równaniu, popatrz, po tej stronie prawej nie jest samo m czy samo k, nie? Tylko jest m² minus 5. ale to się kompletnie tym nie przyjmujemy. Po pierwsze, no, musimy sobie przypadki rozpatrzyć, czyli ja oczywiście traktuję, że to jest funkcja stała, zapamiętaj zawsze. To jest dla mnie to, co jest po prawej stronie. Jeżeli nie ma x-a, to jest to funkcja stała, czyli przykładam linijkę. I teraz tak, jak przyłożę tak linijkę, no to się nie przecinają, czyli zero rozwiązań. Do jakiego momentu? Aż do czwórki, czyli jeżeli moje, zapiszemy sobie, jeżeli moje m kwadrat minus 5, no bo to ja mam po prawej stronie, będzie mniejsze od czwórki, jak widzimy, tak? Bo tu mamy dopiero czwóreczkę, to wtedy będzie zero rozwiązań to równanie miało, czyli po prostu nie będzie rozwiązań, tak? No i to teraz trzeba rozwiązać. Dlatego to jest troszkę trudniejsze od zadania, jak widzimy, pierwszego, bo tam było samo k, a tu mamy n kwadrat minus 5. No ale teraz to rozwiązujmy, pierwiastkujmy, tylko pamiętajmy o tym, że jak pierwiastkujemy, musimy napisać m mniejsze od 3 i m większe od minus 3, bo nam to blokuje, z obu stron mamy ograniczenia, czyli m należy od minus 3 do 3. I wtedy mamy oczywiście zero rozwiązań. No to jest pierwszy przypadek. To następnie robimy drugi przypadek. Czyli jeżeli m kwadrat minus 5 byłoby na poziomie 4, nie? Czyli byłoby równe 4, to popatrz, ile razy moja linijka przecina się z tym wykresem. No nieskończenie wiele, bo tu jest kropek nieskończenie wiele. W związku z tym zapiszemy, jeżeli m kwadrat minus 5 byłoby równe 4, to wtedy byłoby nieskończenie wiele rozwiązań. To chodzi tylko o to, żebyśmy to przedyskutowali, zastanowili się. No i tutaj widzimy, że będzie oczywiście 9. Jak spierwiastkujemy, to wyjdzie nam 3 lub minus 3, czyli ja już zapiszę w taki sposób. Czyli jeżeli będziemy mieć m będzie wynosiło minus 3 albo 3, to nasze równanie, to które jest podane, będzie miało nieskończenie wiele rozwiązań. No ale teraz przykładamy dalej linijkę, bo jesteśmy odtąd doszliśmy do czwórki, teraz lecimy wyżej. Powyżej już jest jedno rozwiązanie. Czyli trzeci przypadek u nas to będzie, gdy nasze m kwadrat minus 5 będzie większe od czwórki, to wtedy nasze równanie będzie miało jedno rozwiązanie. No i tak samo robimy. W zasadzie część osób by już wiedziała, co zrobić, no bo jak został tylko ten przypadek, to skoro ten przedział już był wzięty pod uwagę, te liczby były wzięte pod uwagę, no to znaczy, że muszą być teraz te ogony. Od minus nieskończoności do minus trójki, suma od trójki do plus nieskończoności. I wtedy właśnie mamy jedno rozwiązanie. Czyli pamiętaj, jeżeli masz w zadaniu powiedziane, żebyś przedyskutował ilość rozwiązań, czyli zastanowił się, a kiedy jest jedno, a kiedy jest zero, a kiedy jest nieskończenie wiele, a kiedy są na przykład dwa, to ty musisz cały czas mieć na myśli, że ty rysując wykres, to później na podstawie tego wykresu przykładasz te funkcje liniowe i zastanawiasz się, ile razy będzie nam się tam nasza funkcja liniowa cięła z tym naszym wykresem, który raz jest łatwiejszy, raz jest trudniejszy do narysowania. Zadanie numer 3. Dane jest równanie postaci, wartość bezwzględna, a pod nią w liczniku x plus 1, a w mianowniku x minus 1. I to się równa m. I pytanie jest takie, dla jakiej wartości m ma ono dokładnie jedno rozwiązanie? Czyli w tym zadaniu będzie podobnie jak w poprzednich, tylko jest taka uwaga. Oni nam nie kazali się zastanawiać, dyskutować, kiedy ma jedno rozwiązanie, a kiedy może dwa, a kiedy może w ogóle nie. Mamy tylko odpowiedzieć, jakie to jest to m, żeby to równanie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Trzecią mamy teraz funkcję, trzecie zadanie i teraz będziemy jeszcze inny wykres przypominać. W pierwszym zadaniu była funkcja kwadratowa, brana pod uwagę, w drugim zadaniu funkcja wykładnicza, a w tym trzecim zadaniu będziemy teraz brać pod uwagę funkcję homograficzną. Czyli po pierwsze musimy sobie narysować to, co jest pod wartością bezwzględną. To powinno ci przypominać funkcję homograficzną, no ale niestety nie każdemu tak to, nie dla każdego to jest oczywiste. Pamiętaj, żeby się zorientować, że to jest funkcja homograficzna, to na pewno musisz pamiętać o tym, żeby licznik i mianownik był stopnia pierwszego, ewentualnie no, w liczniku mógłby być stopień zerowy w szczególnych sytuacjach. Ale na pewno Ci się przypomni, bo na lekcjach zapewne nieraz rozwiązywaliście takie przykłady, czyli przechodziliśmy, bo z tej postaci jest ciężko, wyznaczyć chociażby wektor przesunięcia. Więc my musimy za pomocą chociażby takiego sposobu, jaki ja teraz tutaj przeprowadzę, przejść tak, żeby nam było łatwo już ten wektor przesunięcia odczytać. Czyli jak to się robiło? Przepisywało się mianownik, natomiast w liczniku spisywało się dokładnie to, co w mianowniku. Czyli tak jakby ten mianownik przepisuje, kopiuje do góry. I teraz jak ja go skopiowałam, to ustalam, czy mi się xy zgadzają. Tu jest x, ok. Tu jest minus 1, ale przecież powinno być plus 1. No bo ja sobie nie mogę zmienić wartości tego wyrażenia. Ja mogę tylko inaczej zapisać, ale ma to być bez zmian. Czyli ja się muszę zastanowić, minus 1, dodać ile, żeby mi wyszło 1. No czasem takie czary-mary się w matematyce robi, właśnie, ale tak naprawdę to nie są żadne czary, to jest tylko analiza, wnioskowanie odpowiednie. Czyli ja wymyśliłam, że to jest minus 1 plus 2 daje 1. Ale pamiętaj, to ma Ci się zgadzać z tym, to jest podstawa. Później ustala się xy, ale tu akurat xy się zgadzały i na końcu się zawsze zrobi tam plus coś czy minus coś. No i po co ja to zrobiłam? Ponieważ ja teraz mogę to rozdzielić na dwa ułamki. Pierwszy ułamek to będzie to, co właśnie zaznaczyłam Tobie, czyli x minus 1 nad x minus 1 dodać, a drugi ułamek to będzie to, co teraz zaznaczę. To nad to. Czyli będzie 2 nad x minus 1. Zrobiłam to oczywiście specjalnie, bo widzę, że to i to mi się teraz skróci co do jedynki i zapiszę teraz Tobie, jak ładnie to będzie wyglądało. Najpierw ten człon z x-em, czyli 2 nad x minus 1 i dodać 1. I tą funkcję mamy narysować i później jeszcze coś będziemy z nią robić. I teraz uwaga, w ogóle widząc równanie, to w zasadzie powinniśmy zacząć od napisania założenia. Czyli my widzimy, patrzymy na to równanie i widzimy, aha, x nie może być jedynką, bo tak to w mianowniku byłoby 0, nie? Czyli w zasadzie możemy tutaj zapisać sobie, że dziedziną tej funkcji, czy tutaj tego równania są rzeczywiste z wyłączeniem jedynki. I tak w którymś momencie byśmy do tego doszli, prawda? No to teraz, jak będziemy taki wykres rysować? Zawsze startujemy od tak jakby bazy, czyli od takiej funkcji wyjściowej, ale też homograficznej. To jest w tym wypadku 2 nad x. Przesuwamy o wektor o współrzędnych 1 i 1, przypominam, bo tu jest na minusie, czyli mamy 1 i 1 wektor, w wyniku czego otrzymamy to, co otrzymamy, tak, to, co mieliśmy otrzymać i na końcu nałożymy wartość bezwzględną na całą funkcję, czyli będziemy mieć wzór taki w wartości bezwzględnej. No i na przykład ktoś może pomyśleć, no taki wzór, ale miał być taki. To jest, mój drogi, dokładnie to samo. Ja bym mogła to napisać tak. To jak mi pasuje? Tylko wiesz, mi do wykresów pasuje raczej bardziej ta opcja. Bo tu mam tak, najpierw to narysuję, później przesunę o wektor, później odpowiednio odbiję i powstaje mi ta funkcja. I dopiero później będę myśleć dalej. Czyli tak, żeby narysować tą funkcję homograficzną, można zrobić sobie tabelkę, bo wtedy zawsze jest tak wygodniej, prawda? 1 wziąć tabelce, 2 minus 1 minus 2. Wystarczą 4 punkty. Jak postawiamy, to tu będzie dwójka, jedynka, tu będzie minus dwójka i tu będzie minus jedynka. I tak, dla jedynki 2, no to dla dwójki 1. Później tu mamy te kropeczki i rysujemy sobie. Ja może tą pierwszą narysuję linią przerywaną, żeby później nam się nie zagmatwały. I przypominamy sobie, że funkcja homograficzna to była, jej wykresem była hiperbola, prawda? I tak wyglądał wykres. Można podpisać, nie trzeba. Teraz będziemy przesuwać o wektor o współrzędnych 1, 1. Czyli to znaczy 1 w prawo, 1 w górę. Ja to zaznaczę asymptotami, czyli przez jedynkę muszę poprowadzić asymptotę i to już porządnie prowadzimy, bo pojęcie asymptoty jest rzeczą ważną w przypadku rysowania funkcji akurat homograficznych. W przypadku funkcji wykładniczych też, ale czasem jest tak, że te funkcje wykładnicze mają asymptotę będącą osią, więc nie trzeba dodatkowych dorysowywać, tak jak w zadaniu, które mieliśmy numer 2. 1, 1. I tutaj też narysujemy sobie naszą asymptotę, żeby tutaj ładnie wszystko było, to narysujemy sobie tą asymptotę. Tak, i teraz, jak już narysowaliśmy sobie naszą asymptotę, to teraz będziemy sobie rysować oczywiście wykres tej funkcji po przesunięciu jeden w prawo, jeden w górę. No to te kropeczki, jeden w prawo, jeden w górę tu, jeden w prawo, jeden w górę tu. Dalej, jeden w prawo, jeden w górę tu i jeden w prawo, jeden w górę tu. No teraz narysuję może linią ciągłą, ten jakby, tą funkcję, tam w środeczku naszych przekształceń. Narysujemy. Uwaga tylko, żeby nie przebić osi tych, które są asymptotami, prawda? Żeby tego nie przebić. Dobrze. I na końcu nakładamy wartość bezwzględna na całość, tak jak w zadaniu numer 1. Czyli to, co jest pod osią X, odbijamy do góry. U nas pod osią X, jak widzisz, to jest oś X. Oś X nie ulega zmianie. My tylko przesuwamy takie pomocnicze osie, ale i uzyskujemy, ale oś X jest zawsze jedna. Oś Y jest też zawsze jedna. Czyli to, co jest pod osią X, czyli u mnie ten kawałek, on mi się odbije na drugą stronę, czyli to mi się tutaj wybije. I ja narysuję czerwone, żeby było lepiej widać. No tak, elegancko, w miarę, żeby się zgadzało, żeby było czytelne. A to, co było nad osią X, ja poprawiam po prostu. Poprawiam to, co było nad osią, a może tak zafaluję, nie ma to znaczenia. I moja funkcja ta, którą miałam do narysowania, to jest właśnie ta moja końcowa, dla mnie narysowana kolorem czerwonym. To jest nasza funkcja. I teraz popatrzmy, ona wygląda, składa się z takich kawałków. Taki kawałek, przerwa i taki kawałek. I naszym zadaniem jest rozwiązać to równanie, powiedzieć, kiedy to równanie, ja je przepiszę, ma jedno rozwiązanie, czyli ma jedno rozwiązanie, gdy. I teraz będziemy się zastanawiać. Patrząc na nasz wykres, przykładając sobie oczywiście linijkę, będziemy się zastanawiać, kiedy to równanie przecina się z moją linijką, która jest n w tym wypadku, przecina się tylko jeden raz. Popatrzmy, tu się w ogóle nie przecina. Jak przełożę m równe 0, to będzie się tylko w tym miejscu przecinało tutaj. Czyli jak najbardziej m równe 0 jest ok. Dobra, to teraz weźmy dalej. Tutaj troszkę wyżej, już dwa razy się przecina. Dwa razy. Ale jak przełożę m równe 1, tak, to mi się tylko w tym miejscu przecina. Tu by się przecinało i tu się przecina tylko raz, bo z tej strony ona jest blisko, blisko, ale nie przecina. Z tej strony jest blisko, 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 ale nie przecina. Czyli może być też m równe 1. No popatrzmy dalej. A teraz jak będzie m więcej niż 1, to przecinamy się tu i tu, tu i tu, tu i tu, tu i tu, i tu, i tu, i tu. I zawsze są dwa razy. A oni mnie przecież pytali w zadaniu, żebym tak wyznaczyła, żeby było tylko jedno rozwiązanie. No to wyszło mi tylko dwie takie opcje. Czyli ładnie można napisać, że m należy do zbioru dwuelementowego i jest nim właśnie zbiór składający się z zera i z jedynki. Zadanie numer 4. Dla jakiej wartości parametru m równanie postaci logarytm przy podstawie 2, liczba logarytmowana to x minus 2 do kwadratu i to się równa m, ma dwa pierwiastki dodatnie. Pamiętaj o tym, że rozwiązania równania możemy nazywać inaczej miejscami zerowymi równania, możemy inaczej nazywać pierwiastkami równania, czyli pierwiastek to jest inaczej rozwiązanie. Te trzy nazwy pasowałoby znać. Pierwiastek, rozwiązanie, miejsce zerowe. I mają być dwa rozwiązania, czy też dwa pierwiastki dodatnie. Tu jest jeszcze trudniejsza rzecz niż zadanie numer 3, bo nie dość, że mamy konkretnie narzucone, że nam chodzi o to, żeby były dwa rozwiązania, to jeszcze mają być dodatnie. Dwa rozwiązania dodatnie. Ale z punktu widzenia zapisu na pewno będzie krócej niż w zadaniu pierwszym czy w drugim, bo w tych zadaniach żeśmy dyskutowali. A jak tak, to tak. A jak tak, to będą tyle rozwiązań. A jak będzie taki przedział, to tyle. Tutaj mamy konkretnie zapisane dwa rozwiązania dodatnie. I tylko wtedy masz mi powiedzieć, jakie to jest m, żeby tak się stało. No więc od czego zaczniemy? No, spróbujemy to zrobić graficznie. Oczywiście metoda graficzna czasem da się ją przenieść na metodę algebraiczną, także do tego dojdziemy, tylko to jest wtedy bardzo żmudne i czasochłonne. Natomiast oczywiście my się uczymy na tym spotkaniu metody graficznej, czyli trzeba by było tą funkcję narysować, nie? Więc my tą funkcję będziemy rysować, ale jest tutaj jeden problem. No bo x minus 2 w kwadracie, czyli jakby funkcja kwadratowa wsadzona do liczby logarytmowanej. No tak nie za bardzo, nie? W związku z tym pasowałoby, żeby w tej liczbie logarytmowanej zostało samo x minus 2. żeby nie było kwadratu. I tu się pojawia taka mała, prawda, taka informacja, którą w zasadzie powinniśmy znać, że jak jest liczba logarytmowana podniesiona do kwadratu, to powinniśmy kojarzyć taką własność, że ja tą dwójkę mogę wyrzucić przed logarytm. Była taka własność działania na logarytmach, tylko jest jeden malutki problem. Jeżeli ja to zapiszę pod spodem, jeżeli ja tą dwójeczkę wyrzucam przed logarytm, to pojawia mi się problem natury takiej, prawda? Pojawia mi się taki problem, że ja teraz będę miała w liczbie logarytmowanej x minus 2. A jeżeli ja bym tak se swobodnie wyrzuciła do przodu, to moje x minus 2 może być dodatnie, moje x minus 2 może być ujemne. A przecież wiemy, że logarytmy mają swoje ograniczenia. Dlatego ja muszę pamiętać, że jak ja wyrzucam tą półkę do przodu, to tu muszę założyć, że tu musi być liczba dodatnia. Czyli narzucam tutaj wartość bezwzględną. I dużo młodzieży mogłoby to zadanie zrobić tak automatycznie, dwójkę wyrzucić, nie zwrócić uwagi na wartość bezwzględną. Zmienia się wykres, zmienia się analiza. W ogóle, patrząc na początek tego zadania, powinniśmy zacząć od napisania założenia, bo założenie piszemy do samej początkowej funkcji. Czyli powinnam napisać założenie, że x minus 2 do kwadratu jest większa od zera. No bo to jest moja liczba logarytmowana ta z kwadratem. I teraz no, powinniśmy się kapnąć, że kiedy to będzie większe od zera? Prawie zawsze. Tylko jak x minus 2 byłoby zerem, to by nie była spełniona ta nierówność. Czyli dlatego ja muszę napisać, że to nie może być zerem. Czyli x nie może być dwójką. Czyli dziedziną są liczby rzeczywiste z wyłączeniem dwójki. I po tym też się mógłbyś kapnąć, że tutaj byłoby coś nie tak, gdybyś zapomniał wartości bezwzględnej. Dlaczego? Bo gdybyś zapomniał wartości bezwzględnej, to tak naprawdę miałbyś wtedy nawias x minus 2 i tu byś musiał napisać swoje założenie. Tylko że uwaga, dziedzina tej funkcji nie równałaby się dziedzinie tej funkcji i ja bym nie mogła powiedzieć, że te funkcje są równe. Dlatego niestety po prostu jak wyrzucamy, jak stosujemy jakąś własność, to się musimy dobrze zastanowić. Ale kiedy się zastanawiamy? Wtedy, kiedy pojawiają się niewiadome. No bo jeżeli tutaj byśmy mieli, wiadomo, liczbę jakąś, czwórkę, no to jak ja tą dwójkę wrzucę do przodu, to czwórka i tak jest dalej dodatnia jak była. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy mamy x-y. No bo wiecie, jak to z tymi x-ami. Czasem są dodatnie, czasem są ujemne, czasem większe od dwóch, czasem mniejsze od dwóch i tu się pojawia problem. Czyli zapamiętujemy, że wartość bezwzględna nam zawsze daje to, że daje nam znak dodatni, ewentualnie, tak, bo wartość bezwzględna jest liczbą dodatnią, albo równą 0. Ale to, że nie jest zerem, my to już wykluczyliśmy sobie w dziedzinie naszej. W dziedzinie napisanej do tej wyjściowej funkcji, przypominam. Dobrze, no to teraz musimy narysować to. Oczywiście będziemy sobie rysować na początek, będziemy sobie rysować funkcję 2 logarytm przy podstawie 2 z x'a. Można by było tej dwójki nie pisać i później zrobić odpowiednie powinowactwo, ale nie ma to sensu, bo byśmy sobie tylko utrudnili, a wcale by to nie było łatwiej dla nas, prawda? Więc dlatego ja od razu zawsze robię z dwójką, żeby nie było tutaj kłopotu. I teraz strzałeczka, co zrobić? No mamy dwie możliwości. Albo przesuniemy o wektor, albo nałożymy wartość bezwzględną na x-ie. I teraz uwaga, kolejność tutaj ma znaczenie. Bo jeżeli najpierw przesuniemy o wektor, to później będziemy musieli wartość bezwzględną dać na samym x-ie. A ja tu nie mam na x-ie. Ja tu mam na x minus 2. Dlatego najpierw nakładamy wartość bezwzględną na x, czy też sobie przypomnimy, bo tego na wcześniejszych zadaniach nie było, czyli będę miała 2 logarytm przy podstawie 2 z wartości bezwzględnej z x'a. I teraz tu zrobię, dopiero przesunę o wektor o współrzędnych 2 i 0. W wyniku czego otrzymam taką funkcję 2 logarytm przy podstawie 2 i w wartości bezwzględnej ten mój x przesunięty. I wtedy popatrz, ten wzór zgadza mi się oczywiście z tym wzorem. Czyli już będę miała tą funkcję, która występuje po lewej stronie tej równości narysowanej. No to próbujemy. Oczywiście ja proponuję zawsze jakąś tabelkę zrobić, chociaż myślę, że pamiętasz, jak wygląda wykres funkcji wykładniczej też, a wykres funkcji logarytmicznej jest bardzo podobny. Tak był wykres funkcji wykładniczej, pamiętamy, na przykład rosnącej, a tak będziemy mieć wykres funkcji logarytmicznej. One są bardzo do siebie tutaj podobne, mają pewne podobieństwo w rysowaniu, dlatego trzeba się pilnować. ale ja myślę, że najprościej będzie nam po prostu zrobić ze 2 punkty i wtedy ładnie to wyjdzie. No to tak, logarytm się fajnie będzie liczyło z 2, z 4 i może weźmiemy sobie jedną drugą. Dobrze, czyli tak, logarytm przy podstawie 2 z 2 to jest 1 i razy 2, czyli 2. Logarytm przy podstawie 2 z 4 to jest 2 i razy 2 to 4. Logarytm przy podstawie 2 z 1 i drugiej to jest minus 1 i razy 2 to będzie minus 2. No i narysujemy sobie. Niektórzy jeszcze lubią sobie brać jedynkę do tabelki, ponieważ logarytm przy podstawie 2 z jedynki to jest 0 i razy 2 no to i tak jest 0. Więc dlatego no, ten punkt taki dosyć ważny i zaznaczamy. Dla 2 mamy 2, dla 4 tu mamy 4, tu mamy 2. Tu mamy 4, czyli niech będzie 4. Dalej dla 1, 2 mamy minus 2, to niech będzie tu i dla 1 mamy 0. No i narysujemy sobie wykres funkcji tej naszej logarytmicznej. To nas oczywiście nie dziwi ten wykres, prawda, jak to wygląda. I teraz, to jest oczywiście ta funkcja na razie. Teraz stosuję to przekształcenie i przypomnijmy sobie, jak była wartość bezwzględna na samym x-ie, to co nam robi to przekształcenie? Oczywiście powoduje nam to, że ta część wykresu, która znajduje się po prawej stronie osi y, czyli w naszej sytuacji to jest wszystko, zostaje bez zmian, czyli tak jak jest czarne zostaje i jeszcze zostaje odbite na drugą stronę osi y. Czyli ja odbijam sobie tutaj pod tymi punkcikami, w zasadzie i to mi w zupełności tu wystarczy, odbijam i rysuję. Bardzo staramy się, żeby oczywiście tutaj nie wyjechać, bo pamiętamy, że funkcja logarytmiczna, podobnie jak funkcja wykładnicza, ma asymptotę. Dobrze? I ostatnią rzeczą, którą zrobimy, to będziemy oczywiście rysować ten wykres, czyli będziemy przesuwać o 2 w prawo. I teraz jak przesuwamy o 2 w prawo, to widzimy, że nam się ta asymptota, która jest początkowo na tej osi, ona nam się przesunie o 2. Czyli ja z góry na dół poprowadzę asymptotę na 2. Zresztą nas to nie dziwi, bo popatrz, dziedzina są rzeczywiste z wyłączeniem 2. No to skądś to się bierze, prawda? I przesuwamy 2 w prawo. Tu kropeczkę, tu kropeczkę, tu kropeczkę, no i tu sobie zrobimy kropeczkę, rysujemy, no na tyle, ile nam się udaje estetycznie to zrobić i tutaj przesuwamy 2 w prawo, pamiętać, żeby się trzymać, żeby to nie było tak, że jedno przesuniemy tak, drugie tak, tylko żeby było jedna część w prawo, to druga część też oczywiście w prawo. No i to jest nasz wykres, ja podpiszę y równa się 2 logarytm przy podstawie 2 z x minus 2. I teraz, uwaga, teraz przechodzimy dopiero do odpowiedzi na to nasze pytanie postawione na początku w zadaniu, że kiedy to równanie, to moje równanie, kiedy ma 2 rozwiązania, czyli zapiszemy sobie logarytm przy podstawie 2 z x minus 2 do kwadratu równa się m, ma 2 rozwiązania dodatnie, bo to trzeba zapisać ładnie, gdy. No i będziemy się zastanawiać, co z tym m-em. Czy to jest jeden przypadek, czy to jest więcej przypadków. Popatrz, znowu przykładamy, bo to nasze m to jest znowu ta funkcja stała. W najprostszej wersji, bo jest samo m. Przykładam linijkę i lecę od dołu. Popatrzmy, jak tak przyłożę linijkę, to czy mamy 2 rozwiązania dodatnie, czyli mam na myśli 2 przecięcia, czyli 2 te przecięcia, ale mam na myśli x-y tych przecięć, czy one będą dodatnie, popatrzmy. No oczywiście to są liczby dodatnie, zgadza się. Tutaj też cały czas 2. Tutaj cały czas 2 i oba są dodatnie. Tu jest x i tu jest x dodatni. Lecimy. W zasadzie ktoś by mógł powiedzieć, że cały czas są 2. Do samej góry. Oczywiście, że są cały czas 2, ale nie zawsze będą dodatnie. Ustalmy, tu od dołu było dodatnie, czyli będzie m należące od minus nieskończoności. I teraz lecimy, popatrzmy. Tu cały czas mamy 2 dodatnie. W tej sytuacji takie mamy fajne. Mamy 1, mamy 3. Oba są dodatnie. I dochodzimy do takiego momentu, tutaj ja może narysuję to linią przerwaną, gdzie w tym momencie, czyli dla m równego 2, jak widzimy, czyli gdybyśmy na 2 przecinali, to będziemy mieć 2 rozwiązania, ale jedno będzie dodatnie, a drugie będzie 0. Jak wyżej, jedno będzie dodatnie, drugie będzie mniejsze, prawda, od 0, czyli ujemne. Dodatnie, ujemne, dodatnie, ujemne. A ja mam podać tylko te m, gdzie by były 2 dodatnie, czyli kończymy na 2. Czyli m należy od minus nieskończoności do 2 i to oczywiście do 2 otwartej, bo na 2 domkniętej, przypominam, jedno jest dodatnie, a drugie jest równe 0. A wiemy, że 0 nie jest ani dodatnie, ani nie jest ujemne. A ja pytałam o 2 rozwiązania dodatnie. Kiedy one są? Oczywiście one są, gdy m należy od minus nieskończoności do 2. Zadanie numer 5. Zbadaj liczbę rozwiązań równania i to równanie wygląda tak. 4m² x dodać 2m równa się x minus 1 w zależności od parametru m i ten m należy oczywiście do zbioru liczb rzeczywistych. To jest równanie i mamy zbadać znowu, czyli muszę przedyskutować. Jak m będzie takie, to będzie tyle rozwiązań, jak m będzie takie, to będzie tyle rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mogłabym też do tego posłużyć się wykresem, tylko jest taki jeden problem, ponieważ gdybym chciała się posłużyć wykresem, to musiałabym mieć tak, po jednej stronie funkcję, wyrażenie, jak sobie to zależności, jak sobie to nazwiemy na początek, czyli funkcję, załóżmy, która zawiera tylko i wyłącznie x, a po drugiej stronie funkcję stałą, tak jak to robiliśmy do tej pory, bo każda inna sytuacja powoduje już problem, że trudniej nam będzie to narysować. Dlatego to zadanie chciałam zrobić bez wykresu, żeby nie było tak, że każde zadanie z parametrem, wiesz, na maturze w przypadku funkcji czy rozwiązywania równań, to musi być z wykresem. Oczywiście, że my tamte zadania, które robiliśmy przy użyciu wykresu, moglibyśmy przemyśleć, czy się da analitycznie zrobić po prostu bez rysowania, prawda, bez grafiki. Można by było, ale zapewne w niektórych sytuacjach będzie trudniej. Natomiast tutaj byłoby trudno narysować. Nie mówię, że nie jest możliwe, oczywiście, ale dużo łatwiej będzie podejść do tego tak zwyczajnie po prostu. Czyli co to znaczy zwyczajnie po prostu? No spróbujmy, no x przenieść na jedną stronę, no bo to x jest rozwiązaniem, pamiętaj, zawsze x jest rozwiązaniem. Spróbujmy x na jedną stronę, czyli tak, 4m² x, to przerzucam minus x równa się i tu będzie minus 1, a to przerzucam minus 2m. I teraz, żeby ten x u mnie był możliwy do wyznaczenia, no to ja muszę pomyśleć, czy to jest teraz równanie kwadratowe, czy liniowe, czy jakieś wymierne, czy jakieś jeszcze logarytmiczne, nie? Tutaj widzimy, że x jest w potędze pierwszej, bo n mi się nie przejmuje. I tu jest x w potędze pierwszej. No to wygląda na równanie zwyczajne. Najprostsze równanie, równanie liniowe. No żeby to mieć, to ja x wyłączam przed nawias. W nawiasie będę miała 4m² minus 1 i to się równa oczywiście minus 1 minus 2m. Wszystko super. Jest to równanko, ja zapiszę, że to jest równanie liniowe, żebyśmy wiedzieli, tylko że pamiętamy, że równania liniowe w matematyce mają tak, albo jedno rozwiązanie dokładnie, no i się je rozwiązuje, albo zero rozwiązań, albo nieskończenie wiele. I na tym polega właśnie owa dyskusja w tym zadaniu. My musimy przedyskutować, dla jakiego ema będzie miało zero rozwiązań, dla jakiego ema będzie miało jedno rozwiązanie i dla jakiego ema będzie nieskończenie wiele. Oczywiście, żebyśmy mogli w ogóle takie równanie rozwiązywać, pasowałoby je podzielić, prawda? Przez to, no żeby x wyliczyć, nie? Tu jest mnożenie, to pasowałoby mi to podzielić obustronnie przez ten nawias. I tutaj właśnie przy tym dzieleniu pojawia się problem, czyli my musimy na razie rozpatrzyć pierwszy przypadek. Żebym ja mogła podzielić obustronnie, muszę zapisać, że absolutnie to nie jest zerem, bo nie wolno dzielić przez zero. No to skoro tak, to przerzućmy sobie, podzielmy przez 4 i będziemy mieć m² różne od 1/4. Spierwiastkujemy, czyli m jest różne od 1/2 i m jest różne od minus 1/2. Czyli ostatecznie, jakbym chciała podsumować, to m należy do zbioru liczb rzeczywistych, tylko bez minus 1/2, no i bez 1/2. I wtedy, jak tak będzie, to ja przepiszę Tobie jeszcze raz to równanko, bo chcę, żebyś to dobrze zrozumiał. Czyli jeżeli tak będzie, przy takim założeniu ja mogę śmiało obustronnie dzielić przez nawias. W żadnej innej sytuacji nie mogę. Czyli gdybym nie napisała tego założenia, to nie wolno mi dzielić jest wtedy. Absolutnie. No więc jak ja podzielę, to będę miała x, a tu będę miała minus, a może wyciągnę przed nawias 1 plus 2m. Nad, a tutaj oczywiście będę miała w mianowniku to, przez co dzieliłam. No i niby koniec, już rozwiązałam to równanie, ale no, można by było troszkę to jeszcze ładniej zapisać, czyli na dole zauważyć wzór skróconego mnożenia. 2m minus 1 i 2m plus 1, różnica kwadratów, dzięki czemu to mi się z tym skróci, bo jest identyczne i mogę zapisać, że moje x to będzie minus 1 nad 2m minus 1. No i tak mogę w sumie zostawić. I popatrz, wyszło mi, że dla takiego ema ja mam dokładnie jedno rozwiązanie tego równania i nawet je wyznaczyłam. Chociaż nie prosiłam o to w zadaniu, ja prosiłam, żeby tylko zbadać, ale wiesz, jak się bada, jak się da to jedno wyznaczyć, no to wyznaczamy, czemu nie? W końcu nie robimy metody graficznej, tylko sobie rozpisujemy właśnie przypadki za pomocą obliczeń. No to teraz drugi przypadek, popatrzmy. Pierwszy przypadek był dla takich mów. No to spróbujmy teraz zastanowić się, to jaki będzie drugi przypadek. No muszę wziąć tego ma, to wezmę sobie. Czyli drugi przypadek to będzie m równe minus 1 druga. No zobaczmy, co się wtedy będzie działo. Podstawiamy cały czas do tego naszego równania. Czyli będę miała tak, x razy 4 razy 1/4, czyli to będzie 1 minus 1, to się równa i tu będę miała minus 1 i tu będę miała minus i minus co mi da plus, 2 razy 1/2, czyli to będzie po prostu 1. Czyli będę miała tak, tutaj 0, no to 0x równa się tutaj też 0. I popatrz, co to było, jak w matematyce wychodziło, 0 równa się 0. Oczywiście to była tożsamość, tak? A tożsamość u nas oznacza, że jest nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli popatrz, w drugim przypadku wyszło nam, że jak m będzie równe minus 1, to mamy nieskończenie wiele rozwiązań. No to jeszcze został trzeci przypadek, a gdybym za m podstawiła to, co jeszcze tutaj w tym pierwszym przypadku nie mogłam, czyli 1/2, no to zobaczmy, będzie tak, patrzymy na to równanie x, otwieramy nawias, tak, i będę miała znowu 1 minus 1, bo będę miała teraz 1/2 do kwadratu, to i tak jest 1/4 razy 4, to jest 1 minus 1, to się równa, minus 1, minus, i teraz 2 razy 1/2, no to jest 1. Tutaj będzie, czyli będziemy mieć po tej stronie 0, a po tej stronie minus 2. Oho, wyszło coś nie tak. Wyszło najlepiej jak może być, bo najszybciej. Bo jak 0 równa się minus 2, piszemy sprzeczność. Tego dalej nie komentujemy. A sprzeczność oznacza oczywiście brak rozwiązania tego równania. Czyli dla takiego ma równego 1/2 równanie nie posiada rozwiązania. Czyli w tym zadaniu dyskutowaliśmy sobie, rozpisując 3 przypadki, kiedy to równanie, bo kapnęliśmy się, że jest to równanie liniowe, kiedy to równanie liniowe ma jedno rozwiązanie i nawet je wyznaczyliśmy, kiedy to równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań, dla jakiego ma i dla jakiego ma po prostu brak rozwiązania, czyli nie ma żadnego rozwiązania dla takiego ma, jakie nam wyszło. Na to spotkanie przygotowałam te 5 zadań. W większości, jak zauważysz, były to zadania z wykorzystaniem wykresu funkcji. Nie jest to jedyna metoda, przypominam, ale dobrze ją znać. Natomiast oczywiście, że będą się pojawiały takie zadania i będzie pewnie ich znacznie więcej, gdzie będziemy mieć zadanie z parametrem, ale nie będziemy do tego używać metody graficznej. Będziemy sobie obliczać, rozpatrywać przypadki, analizować, wnioskować, prawda? I wyciągać odpowiednie wnioski, zapisywać je w postaci odpowiedzi. Chciałam na tym spotkaniu pokazać Ci wykorzystanie różnych wykresów funkcji rozwiązywania tych równań i był przykład z funkcją właśnie kwadratową, był przykład z funkcją wykładniczą, był przykład z funkcją homograficzną, z funkcją logarytmiczną, więc dosyć taki przekrój zrobiłam, dość duży, taki właśnie przekrój, jaki będzie Cię obowiązywał do matury rozszerzonej z matematyki. Mam nadzieję, że lekcja była ciekawa, że fajnie ją przedstawiłam, no i mam nadzieję, że jak zwykle, moi drodzy, Wam się podobało i zapraszam na kolejne spotkanie z ciężką matematyką na poziomie rozszerzonym, no i oczywiście ze mną.